Cześć, jak tam u was po świętach? Ja już czuję tego sylwestrowego ducha. Jestem teraz na wyjeździe, ale film oczywiście, że jest i został nagrany. Następny film, który się ukaże, będzie właśnie z tym makijażem. I co o tym sądzicie? To w ogóle jest jeden wielki challenge. Ale jaki challenge? O tym nic nie powiem. Dowiecie się wszystko za pewnie jakieś dwa dni, bo za jakieś właśnie dwa dni wrzucę ten film właśnie, jak zrobić ten makijaż. A dzisiaj porozmawiamy o trwałości. O trwałości każdego makijażu, takiego codziennego, ale dzisiaj skupimy się przede wszystkim na takim imprezowym, czyli sylwestrowym, studniówkowym i tak dalej. Po prostu, co zrobić, żeby on był najbardziej trwały. Podzielę to wszystko na, można powiedzieć, cztery części. Pierwsza skupi się na twarzy, druga na oczach, trzecia na ustach, a czwarta to będzie to, co polecam, żeby zabrać ze sobą zawsze na każdą imprezę do swojej małej kosmetyczki albo do torebki. Nie zwlekamy, lecimy. Twarz. Jeśli o to chodzi, odsyłam was do filmu, który zrobiłam kilka dobrych tygodni temu. Tutaj rzetelnie przekazałam wam 7 najważniejszych porad, co zrobić, żeby wasz makijaż na twarzy, to co macie na twarzy, trzymało wam się rewelacyjnie. Koniecznie to obejrzyjcie, bo jeśli macie z tym problem, to tutaj jest po prostu wszystko, naprawdę. A teraz wspomnę tylko o tych kilku rzeczach, które są ważne właśnie podczas imprezy. Pierwsza to pamiętajcie, żeby nigdy nie testować produktu, zwłaszcza takiego na twarz, właśnie w dzień imprezy, tylko zawsze wcześniej. Nie chcecie sobie popsuć zabawy przez taką błahostkę. Także nie testować w dzień imprezy, po prostu wcześniej. Dalsza rzecz, a tak naprawdę ta, od której powinno się wyjść. Nawilżajcie cerę, to jest bardzo ważne. Podkład się dobrze będzie trzymać, nie będzie podkreślał suchych skórek, też jeśli cera będzie odpowiednio wypielęgnowana. O tym nie wolno zapomnieć. Nawilżenie lekkie, takie, żeby się nie gryzło z waszym podkładem. Kolejna rzecz to żeby wcisnąć podkład. Wstemplować. Nie posmarować twarz. Nie, w ogóle nie wiem, jak można tak robić i być zadowolonym ze swojego podkładu. Kiedy smarujecie twarz podkładem, tak jak kremem, to często możecie mieć plamy, ale też możecie mieć problem z trwałością. Jeśli cienką warstwę podkładu wprowadzicie albo gąbką, albo pędzlem, czymkolwiek, nawet wklepiecie ręką, to już będzie 10 razy lepsza, trwałość będzie większa, a krycie przy mniejszej ilości użycia produktu będzie fajniejsze, więc będziecie bardziej zadowolone. Wszyscy są szczęśliwi wtedy. Dalsza rzecz to utrwalenie. Zawsze używajcie pudru utrwalającego. Dobierajcie go zawsze pod potrzeby waszej cery. Czyli jeśli jest sucha, to czegoś delikatnego. Wręcz nawet odżywczego. Bywają takie pudry. Jasne. Jeśli macie mocno przetłuszczającą się, użyjcie jakiegoś pudru na przykład ryżowego, bambusowego. On zapewni wam mat na długo i, co jest ważne, nie szmyrajcie po całej twarzy pędzlem, bo wtedy często albo tego pudru nie będzie tam tyle, ile trzeba. Często możecie zetrzeć podkład, odsłonić na przykład drobne syfki, które delikatnie odstają, więc szybciej z nich zmyjecie podkład i będzie to wyglądać źle. Nawet jeśli macie pędzel, to po prostu wklepcie tym pędzlem albo właśnie puszkiem. Ja lubię bardzo puszek, bo jest mięciutki i milutki. Właśnie puder w skórę. Uwierzcie mi, że efekt matu też będzie bardziej długotrwały. Dalej lecimy. Nie dotykajcie twarzy i nie ocierajcie ich o inne, jej o inne osoby. Tak, to chyba jest jasne, że kiedy dotykamy czegoś, to coś się troszeczkę zawsze transferuje, zwłaszcza jeśli ocieramy. Także nie ocieramy się o nic. I nie wycieramy się. Nie dotykamy i nie szmeramy po kurtce. Bo tu na pewno broda cała będzie piękna, tylko różowa, zamiast taka ładna, gładka. Udawana, że jest tylko ładna. Właśnie. Pamiętajcie też, żeby zrobić makijaż jak najpóźniej. Zróbcie makijaż wtedy, kiedy już wiecie, że niedługo macie wychodzić. W sensie oczywiście nie na ostatnią chwilę, no bo wtedy może nie wyjść wam tak dobrze i tak fajnie, i tak starannie, jak zakładacie. Ale żeby makijaż był przedostatni, przed tym, jak się ubierzecie. Czyli makijaż, ubieracie się i wychodzicie na imprezę. Wtedy wiecie, że to wszystko będzie pięknie, ładnie. Co najmniej przez te kilka godzin pierwszych, które są najważniejsze. Tak. Okej, tutaj zakończymy ten akapit, lecimy do oczu. Baza. Super istotna sprawa. Nie da się po prostu mieć pięknego makijażu oka, który trwa długo, bez użycia bazy. Pamiętajcie też, że zasada bardzo ważna przy bazie jest taka, że mniej bazy często daje lepszy efekt niż jej nadmiar. Pamiętać. Nie eksperymentujcie ze sztucznymi rzęsami. Pamiętajcie, żeby założyć je, no spróbować je dzień, dwa nawet przed, pochodzić tak długo jak możecie.
to nie zawsze jest miłe, nie dla każdego jest miłe. Niektóre oczy reagują źle, niektórym jest po prostu niewygodnie, nawet w dobrych i fajnych rzęsach, które są prawidłowo doklejone. Także wypróbujcie to, bo nie chcecie mieć czerwonych, zapłakanych oczu na imprezie. Jeśli decydujecie się na brokat, pamiętajcie, żeby przykleić go na kremowy, płynny produkt. Nigdy na suchy, bo wtedy skończycie z nim po 2 godzinach, tutaj wszędzie na policzkach pod oczami. I nie będzie to wyglądało dobrze. Nie bardzo, nie bardzo. Używajcie też tuszu wodoodpornego, kiedy wiecie, że w grę wchodzą emocje i duża ilość potu. Kolejny akapit. Usta. Konturówka bardzo często przedłuży trwałość waszej pomadki i nie pozwoli, żeby wypłynęła ona poza kontur. To często nie wygląda ładnie, ale pamiętajcie, żeby nie konturować samego obrysu ust, ale też wjechać tą konturówką na usta i to posmarować błyszczykiem albo pomadką. To zapewni wam właśnie piękny, gładki, długotrwały efekt. Używajcie też szminek, które są typu właśnie długotrwałe. To, co mam w tej chwili na ustach, to na przykład lip cream z Essence i to jest właśnie taki produkt, który jest matowy, ale naprawdę na bardzo długo wpija się w usta. Tutaj nawet nie potrzebowałam żadnej konturówki, bo to jest mocny produkt, no mocny jak najbardziej, jest rewelacyjny. To jest produkt, który ma bardzo mocną pigmentację, ale bardzo mocno wpija się w usta i zostawia kolor. Fajne są też różnego rodzaju tinty, bo one farbują tak jakby usta i wpija się to na dłużej. Niestety, z ustami jest tak, że nawet długotrwałe produkty często się ścierają. Na imprezach się całuje. Mam nadzieję, że wy się całujecie, że się całuje, że się je, że się pije, że się gada, to wszystko jest w ruchu. Dlatego pamiętajcie, że produkt do ust, nawet długotrwały, też trzeba zawsze poprawiać. Po prostu tak już jest. No nic się nie da z tym zrobić. Nic się nie da z tym zrobić. Jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, która zapobiega temu, żeby pomadka wylała się poza kontur, jest blotowanie. Użyjcie listka, o, chodź tu listku. Listka papieru toaletowego, bądź dosłownie warstwę chusteczki i zróbcie w ten sposób. Najpierw przyłóżcie tak, a następnie tak. I jest elegancko. Zebrany jest nadmiar pomadki, kolor nadal jest, ale nie ma tego nadmiaru, który powoduje właśnie to wylewanie się i się wygląda tak bardzo nieatrakcyjnie. O, jakie ja piękne słowo na te słowa na to znalazłam. Całkiem szybko mi się udało zmieścić z tymi 3 akapitami. Teraz przechodzimy do tego, co polecam, żeby mieć w swojej torebce, bądź saszetce, kosmetyczce, cokolwiek. Po prostu ze sobą, żeby czuć się pewnie i zawsze móc się poprawić. Czyli tak jak wspomniałam wcześniej, zacznijmy tak jakby od końca, od ust. Zawsze miejcie swój produkt do ust. Zawsze. Ja często robię też tak, że przychodzę na imprezę z mocnymi ustami, potem nie za bardzo chce mi się je poprawiać i tak dalej, bo chcę się dobrze bawić, a nie myśleć o tym, jak wyglądam, więc po kilku godzinach te usta zmywam, po prostu ściągam chusteczką i nakładam zwykły błyszczyk i wszystko jest tacy, potem nie muszę się już o to martwić, a wygląda wszystko w porządku. O. Jeśli macie sztuczne rzęsy, zawsze weźcie swój klej do rzęs. Fakt, dobry klej nie odklei wam się tak po prostu. One naprawdę bardzo mocno trzymają, ale coś się zahaczy, coś się pociągnie, cokolwiek. Odklejona do połowy rzęsa to jest naprawdę dramat, a odklejone rzęsy naprawdę zostawiają zawsze ten biały ślad, bo zabierają ze sobą to wszystko, do czego się przykleiły, czyli cień i tak dalej, i nie wygląda się dobrze. Klej jest naprawdę malutki, nic nie szkodzi, żeby go zabrać ze sobą. Jeśli macie tłustą cerę, pamiętajcie o chusteczkach matujących. Moje ulubione to te z Inglota. Kupuję je wtedy, kiedy kupię inne produkty z Inglota, bo one są wtedy 50% taniej, czyli z 18 zł na 9. I są rewelacyjnie. Jedna mi wystarczy, żeby całą strefę tę zmatowić. Pamiętajcie, że chusteczki przykłada się, odciska, przykłada, odciska, przykłada, odciska. I tak to wygląda, żadnego pocierania. I kiedy macie już zdjęty nadmiar, wtedy możecie użyć prasowanego pudru. Najlepiej miejcie taką jedną pudernicę z lusterkiem, że zawsze też nie musicie iść do łazienki czy coś, czy w jakimś innym miejscu. Zawsze możecie zobaczyć, czy wszystko jest ok, czy się przypudrować, ale... Nie, nie, nigdy nie pudrujcie tłuszczu na twarzy łoju. Zawsze go zbierzcie i dopiero potem nakładajcie puder matujący. Będzie na pewno dużo lepiej. I tutaj na to jest całkiem sporo argumentów, bo raz, nie pobrudzicie swojego pudru. Pamiętajcie, że jeśli na produktach właśnie takich w kamieniu macie taką skorupę, ona się robi, to jest właśnie na skórek, ale przede wszystkim łój z twarzy. Więc jeśli takie coś się robi wam na pudrze, to znaczy, że po prostu... Nie zbieracie nadmiaru, tylko dokładacie, odkładacie, dokładacie. Z
zbierajcie nadmiar, a potem matujcie i efekt też właśnie dzięki temu będzie bardziej długotrwały. Brakuje mi tchu, ale tak pozytywnie. Czuję, że się wygadałam w tym temacie. Zrobiłam całkiem niezłą listę w ogóle. Analizowałam ją na kilka różnych sposobów, tak żeby zebrać te naprawdę najważniejsze rzeczy i się nie rozdrabniać. Dokończyłam to zdanie na jednym oddechu. Dziękuję Wam w takim razie i zapraszam do tego makijażu, który właśnie będzie już całkiem zaraz. No i piszcie, jeśli macie jeszcze jakieś inne porady. Piszcie! Totalnie wymieniajmy się taką wiedzą. To są niesamowite rzeczy. Dziękuję Wam bardzo. Buziaczki. Pa, pa. Jeszcze jedną rzecz, którą musicie mieć zawsze w torebce, jak idziecie na imprezę, to są plastry na zdarte palce i pięty. Jeśli ich użyjecie, to znaczy, że albo dobrze się bawicie, albo macie kiepskie buty. Ale zazwyczaj to w sumie dwa na raz się sprawdza. No, przynajmniej u mnie. Jak u was? Dajcie znać. Ja po prostu, ja i moje nogi to jest jeden wielki krwotok. Niestety. Dzięki. Cześć.